Taki smok w Suzuki schowany troszkę z boku, ale myślę, nagram nietypowo od początku, jak silnik zimny. Są problemy z odpalaniem. Tam jest długa historia, nie będę opowiadał, nie moja sprawa. Gdzieś tam coś było robione, gdzieś tam komuś się coś nie chciało. I temat jest taki: nie chcę odpalać. Czasem długo kręci i nie chce zapalić, a czasem zapali, ale nie na wszystkie tłoki. Gdzieś tam jakieś synchronizacje były robione z odpiętymi kruścami, jakieś tam cuda. Próbujemy Suzuki, więc sprzęgiełko. Objaw, że przedtem, czy przedtem, wczoraj próbowałem, to mi zgasł po prostu. O, właśnie. Tak działa ten sprzęt. Słychać, że nie na wszystkie tłoki na pewno, także coś tam mu nie pasuje. No teraz chwilkę pochodzi, może będzie inaczej. Spróbujmy. Słychać po nim, że... Teraz już będzie chodził. Jednak nie. No i tak w kółko. Jak się rozgrzeje tak solidnie, to jakoś, kurde, to jakoś tam w miarę chodzi, ale na zimno jest kiepsko. Teraz... No tak raczej być nie powinno. Słychać, że mu się któryś tam cylinder budzi, a tu mamy wtrysk, także powinien w miarę iść równo. No i tak. Słychać, że mu tam któryś nie pracuje jak powinien. Także będzie troszkę na zabawę, ale przy takim motocyklu to powiedziałbym, że przyjemność, bo naprawdę fajne. Fajne kowadło, moje marzenie 20 lat wstecz. Z gazet, bo stać mnie na takiego raczej nie było. No, także kolejny temat, jak już będzie na podnośniku, ale to chwilkę czasu potrwa, ale myślę, tak nagram, póki pamiętam, jak działa teraz. No zobaczymy, co się z tego uda zrobić. Uda albo nie uda, się okaże. Dobra, także kolejna sprawa. Widzimy się na podnośniku. Jest na podnośniku. Nagrywałem film, ale nie wiem, czego nie skasowałem z pokazówką, że nie odpala. Teraz nie pokażę, bo oleju nie masz. Ale to się zobaczy jeszcze, czego mam, czego skasowałem. Jeśli skasowałem, no to mamy Suzuki GSX 1400 na wtrysku. Coś tam gdzieś było robione, ponad zawory. Regulowane zawory, nowa uszczeleczka, nowe o-ringi, tu ponoć jest wszystko. Tak jak wiem, ma być. Mi potrzeba jedynie uszczelkę pod napinacz i pod ten dokielek. Nie będę go tu na silikonie kleił ani nic. Pod napinacz, ponieważ tam się on znajduje, a właściciel chce sprawdzić stan napinacza. Co mówiłem, nie odpala, tak? Tak. Gdzieś coś było robione. Wiem gdzie, ale nie moja sprawa. Nie będę opowiadał, gdyż tak jak mówię, nie mi to tam oceniać w jakikolwiek sposób. Dlaczego nie odpala wtrysk? No, trzeba by sprawdzić zawory, czy na pewno wszystko jest ok. No niby ma być ok, ale właściciel sam mówił, że chce sobie do tego zaglądnąć, więc tak się uczyni. I później do sprawdzania TPS-y, wysokość ssania, napięcia, czy tam reaguje jak powinien. No i ma ruszyć, no to co, przecież to jest nic skomplikowanego. Pompkę paliwa. A myślałem, że oryginał lakier, a nie oryginał. Tu jest zamalowany, tutaj jakiś coś było. A tu jest obicie zamalowane, także nie oryginał lakier chyba. O, widać kropeczki takie. Coś tam było lakierowane. Także się sprawdzi. Kawał pieca 1400. Przejadę się. No, się uda odpalić, bo to jeszcze nie jest pewne. Siteczko w baku, zobaczę, jak tutaj to wygląda wszystko. Także troszkę grzebania jest ciekawe, czy pełny zbiornik. Taki dość duży, także jak pełny, to
Zajebista sprawa, spuści się benzynę z niego, jak go nie będę dźwigał. 20 litrów albo i lepiej. Pewnie by tu weszło 20 do tego. Więc taka to jest sytuacja. Troszkę grzebania będzie, ale to wdzięczne sprzęty do pracy, także nie powinno być najgorzej. Zobaczę, jak świecę, no, czy go nie zalało. No, wtrysk, no ale mogło zalać jak najbardziej. Wszystko się zrobi. Chwilka czasu i powinien sprzęt ruszyć. Także, jak mówiłem, ściągam kanapę, zbiornik, plastiki tutaj, które mi tutaj coś tam będą zasłaniać i jest szansa uszkodzenia i działam z koksem. Porozbierałem, porozkręcałem, pomierzyłem i tak, zawory wszystkie super, także nie ma potrzeby wymieniać. Co do o-ringów tych na zasilanie, na zasilanie chyba, no, na te kanały olejowe. Nie są to nowe, nie będę go tu giął, żeby mu zdjęcie zrobić, ale nie są to nowe o-ringi, a ponoć miały być nowe. O, ten właśnie dobrze widać. Są stare o-ringi płaskie, bo widać, że płaski, posmarowane z silikonem. Dalej, napinacz. No to ja już sprawdziłem, to tam nieważne, bez sprężyny, tak żeby go nie wyciągnęło samego. Zresztą widać po ząbkach, ile jest wysunięcie. Wysunięte jest na 9 z 20, czy tam z 19 ząbków. No ale właściciel zdecydował, aby wymienić. Bo chcę jeszcze mieć motocykl długo, a nie chcę później rozkręcać. Wola właściciela. Ja nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Więc rozrządzik wpadnie nowy. No miał wyjść szybko, nie wyjdzie. Ale jest tyle dobrze, że mimo, że napinacz się znajduje tam, można bez problemu łapę wsadzić i wszystko skręcić. Więc co? Ściągnę sobie mostki. Się udało, że mam ustawiony. A ja go sobie tam później ustawię, jeszcze to nie problem. Ściągnę sobie mostki. Ściągnę wałeczki. Albo nawet nie wiem, czy będę ściągał, bo to w sumie dużo pracy nie ma. Ściągnę sobie, jak już będę miał łańcuch, żeby to mi nie leżało po paczkach, co to kilka śrubi. Wszystko na wierzchu. Tak się zrobi. Żeby go tam nie przechowywać, nie wiadomo gdzie, to po prostu sobie przykryję go jakimś czyściwkiem i niech stoi. A później tylko 8, 16 śrub, 16, 18, by tutaj jeszcze 18, 19, no a za 20 śrub to moment dziesiątek. I na świeżo sobie rozbiorę, nie będę tego kręcił na raty. Taki plan, także na razie ten temat stoi, a biorę się za Bandita 650 i uszczelkę pod głowicą, także też grubo. A na razie tego nawet z podnośnika nie ściągam, bo i po co. Na razie ten niech czeka na swoją kolej. No, tak jak widać, bawię się w rozrządy. Długi ten łańcuch, co? Aby takie łańcuchy miały, kurde, motory rozrządu, to chyba TDI wymięka, czy zero, nie? Skuty, stary z nowym, w tym miejscu. Jak widać, bo nie ma tych środkowych. Znaczy skuty, no jedynie spięty na tyle, żeby zakręcić silnikiem. Tylko dlatego bym musiał sobie Andrzeja zawołać. Tutaj stara końcówka jedna. Przekręcić. Co tu, 19 chyba, tak. Przekręcić i będzie. Tu mam fanty pomyte, tu wiadomo, z wałeczków się leje, no bo jak z górki są, to się leje. Gdzieś mam spinkę do niego, tam żeby kuźwa nie pogubić. Tak, tu są te środkowe ogniwka. A spinka jest założona na łańcuch. Mostki, wałki pomyte. Tak, mówię, leje się tam z wałków, to nie problem. Najważniejsze jest to, później to w miarę dobrze skuć, tak żeby to się nie rozpięło. No takie troszkę to czasochłonne, szmatkę sobie lepiej podłożyć. Jeśli by coś spadło, to spadnie na szmatka, a nie do środka, do silnika, bo wtedy dopiero jajca, jakby tam ogniwko wpadło. Daj Boże, żeby się ustawiło tak, żeby wyleciało z olejem, ale nierealne. Na pewno w jakieś zagłębienie wpadnie. Dobra, tak jak mówię, zawołam sobie Andrea z Andrzejkiem, to przełożymy dookoła, no bo tutaj trzeba trzymać łańcuch dwoma rękami, w miarę, tak jest najlepiej, przynajmniej ja tak zawsze robię, a tym sobie kręcić po prostu, jeden wciąga, drugi wyciąga i jest dobrze. Także kolejny temat, jak już będzie łańcuch założony i pewnie rozrządzik z napinaczem na swoim miejscu pokażę, jak to tam wygląda. Taka szybka aktualizacja, trzeba go gdzieś odpalę, wątpię, pewnie jutro rano. Troszkę mi się z hornetem zeszło, ale to nic, tak bywa czasem. Dobra, działam z tym rozrządem, nie ma co czasu tracić. Ustawiony rozrządzik i
Zobaczę jeszcze, ale prawdopodobnie chyba, nie wiem, znalazłem przyczynę, czego on nie palił. A takie to jest troszkę problematyczne to ustawienie. No ale niby jest. Dobra, składam dalej, jeszcze pokażę, że się kręci. Krzywki tak samo, wszystko się rozchodzi. I tu jest właśnie problem z tymi krzywkami. Wszystko się ładnie, leciutko, bez oporów kręci. Ustawmy go na górze. Na górze to i na dole się ustawi. Tak, tak. Góra jest jedna i jest druga. Ja tak sobie z jednego oka patrzę. Dobra. Powinno być. Dobra, składam dalej i zobaczymy, czy to, co myślę, się prawdą okaże. Zobaczymy. Dobra, składam, bo kurde, przeciąga się to wszystko. Dobra, próba. Cóż to się udało zrobić? Dwie rzeczy takie, które mi nie pasowały początkowo. I to tak obstawiam jedną, jak i drugą, że mogła być przyczyną tego, że on nie chciał palić. Znaczy ja mu ładowałem akumulator, ładowałem chyba. Żeby się nie okazało, że nie ruszy. Zobaczymy. Wakuum odpalę, zaraz sobie diagnostykę podepnę, akurat się rozgrzeje, rozchodzi. Wtedy sobie podepnę. Tu widzę, mamy wtykę do tego. Dobra, wakuum odpalone i tak. Jeśli odpali ładnie, to co obstawiam, było po prostu pomylone. Ale to właścicielowi powiem. Albo może się wygadam później. No to dobra, Suzuki także. No to tu wyłączę parę razy. Już zapłon, filtr jest włączony. Znaczy zapłon, akumulator podpięty. Sobie jeszcze wakuomet podpinałem, wszystko. Dobra, luz jest, jest. No to próbujemy. Uwaga! Chyba miałem rację. Dobra, na razie niech pyka, ja mu tam ustawię wszystko. Obroty wolne i tak dalej. To za chwilkę. No nawet chodzi w miarę. Dobra, wracam za sekundę. Chodzi ładnie, ale to tak. Tak wygląda synchronizacja. No, nie jest najgorzej, ale można by troszkę zmienić. Jedyne co mnie zastanawia, może to przejdzie, może nie. Czasem słychać, że sobie pierdnie z tego komina. A na tym idzie równo. Zobaczymy, czy mu to przejdzie po synchronizacji. Czy po prostu to zalanie przez skręcenie długie, że on nie chciał zapalić. O, było teraz słychać. Mu się pierdzieli. Tylko z, jakby z prawej strony silnika. Dobra, zrobię mu to synchro. Tutaj troszkę trzeba pokombinować, bo tam sobie siedzą śruby, ale powinno się udać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak to mniej więcej wygląda, wiadomo, troszkę się rusza, no bo jest jak jest, ale ja jeszcze sobie jedną rzecz sprawdzę, ponieważ po odpięciu fajek wyszło, że drugi z tej strony cylindra troszkę głupieje. Także ja jeszcze sobie zaglądnę, co i jak tam, jeszcze raz mu to zrobię, ale wstępnie jest ogarnięte. Aż ciekaw jestem, co mu tam nie gra w tym świecie. Wracam za chwilę. Całkiem lepiej po tej wymianie świec. Równiuteńko oba komienie. No tam są połączone pod spodem, ale równiutko idą. Pobawię się w TPS-y. Gdyby ktoś, pamiętam, były takie zarzuty, że po co regulujesz TPS-y? Bez trasy. A to nic. Po co regulujesz TPS-y? Po co? Po kolana, jak zawsze. Teraz zobaczycie po co. To wiadomo, ten będzie rozregulowany, ale ja i tak sprawdzam, tak czy tam. Paliwo. Po co regulować TPS-y? Uwaga. Po to. Na przestawionym TPS-ie nie zapali. Chodzi. W tą stronę nic, a w tą stronę... Po to właśnie regulować TPS-y, żeby grało wszystko tak, jak trzeba. Jeśli się pomału robi, to słychać, że spada z obrotów. A, żelazo ciepłe. Słychać, że spada z obrotów i po chwili gaśnie. Także zaraz sobie... skwierczysz maszyno. Zaraz to sobie poustawiam wszystko tak jak trzeba. Tylko go tak ustawię, żeby odpalił, żeby obroty trzymał. Bak do tyłu albo ściągnę, zobaczymy. Ale to pokażę.
za chwilkę. Także ważna sprawa w Suzuki. Dobra, to lecimy dalej z TPS-em. Coś mi się udało ustawić, zobaczymy. Wiatrok. 1-1, 1-1, 1-1, 4-3. No na pałę ustawiłem jest 1, no to prawie, że dobrze. 4, a to, że się nie zgadza górnie, no tam akurat nic dziwnego. Patrzcie, kiedy będzie. 1-1. Stronę? W tą, okay. Będzie? Bardziej chyba jeden nie będzie. Jeden, jeden już nie może być. 4-3, no to tak. Okej, okay. To mamy z głowy. Wyłączę zapłon. Sprawdzę sobie zaraz drugie. Dostanę ja się tam do tych... Może się i dostanę. Dobra, przepnę sobie wtyka i wracam za chwilę. Kamera, gdzie tam patrzysz? No, przepnę sobie wtyka i wracam za sekundę z drugimi przepustnicami. Dobra, wskazanie numer 2084 ma wynosić. Sprawdźmy, ile jest. Niech ja sobie tam przepustnicę ruszę na dół. No, to już można powiedzieć 0,9 będzie. A w górę, w górę, w górę. 4,2, ale tam było 0,9. Czyli musimy troszeczkę zmienić. Także sekundę. Odpowiedni klucz. I sprawdzimy, co my tam mamy. Cały czas ten wiatr powinien być, tylko nie akumulator miał być. 0,8 miał być. O kurde, za dużo. Nie. No to już bez wiary. 0,816. Górna wartość, to no, będą 4-0 ma być, ale ile będzie, to będzie. 4-2. No, tak bywa. 0,812. Dobra. Następny z głowy. I co teraz? Teraz wysokość sania, także muszę się podpiąć ponownie w tamte przepustnice, to co mam pilnikiem gazu, a poruszać tymi, którymi teraz ruszałem. Także jeszcze raz. Dobra, wysokość sania mamy mieć 0,03. 35 ma być na końcu. O, tak, w ten sposób. Po ludzku. Na razie sobie to sanie włączę. Chodź tu, Andrzej. Kurde. Będzie taki prosty, jeszcze lewą ręką. Patrzcie cały czas, ile jest. 64. Troszkę dużo. Dobra. Która to jest śruba? Czy ja ją tu widzę? Lampkę sobie weźmy, już lepiej widział. Patrzcie razem ze mną. Tu nie ta, tu nie ta. Gdzie żona by się schowała? O, jest, widzę. Dobra. Na co ją mamy? Na płaskiego śrubokręta. To bierzemy. W miarę długi, płaski śrubokręt. Kurwa, burdello tutaj. Komputery, cuda świata. Zrobię ten motor, muszę sobie ogarnąć trochę, bo mnie to wkierwia pomału. Dobra, jest śrubka. Ok, wykręciłem pół obrotu, zobaczymy, ile to zmieniło. 0,035. 3,5, no to teraz tam około 40 ma być na końcu. Ile jest? 88. Aś pan dojebał jeszcze więcej, w drugą stronę. Trzeba wkręcić, jednak nie wykręcić. No to kręcimy w drugą stronę. Patrzcie cały czas, ile jest.
56, no to prawie. Jeszcze kurde kawałek. Chyba było na początku 56, chuj żeś kręcił. Nie w tę stronę co trzeba. No to jeszcze dajmy mu tam ćwierć obrotu. Ćwierć sekundy. Patrzcie ile jest. Musicie jak będzie dość. Tam być tam około 40 na końcu. No kurwa, chodź tu. 42, jeszcze sekundka. Jeszcze sekundkę, tam będzie tam 30 parę, to będzie nam, że... To jeszcze mu... O, tyle. Będzie czy nie? Patrzcie. 36. 0,3. 36. Zostaje. No i gra, ustawione. Dobra, składam do kupy. Podpinam sobie kabelki. Te co mają być, jadę się przejechać, no i kurwa gotowe, nie ma pierdolenia. Fajny traktor, że tak powiem, lokomotywa niezła, ciągnie, nieważne jaki bieg, oby tylko był, 5-6, 1500 obrotów, jest okej, okay. Jedziemy, tak sobie pyka. A nie będę mówił co było, właścicielowi mówiłem, ale że tak powiem słodka tajemnica niech to moja będzie. To, że on tam nie pali. Tak sobie pracuje. Troszkę ma chyba tylko miny wypalone, bo tak brzęczy śmieszny. Wjeżdżę tak. Ale. Zgaźmy, zapalmy. No i tam jakoś żeby zdążyć sprzęgło wcisnąć. Tak to wygląda. Ma taki troszkę gwiżdżący dźwięk, jak MZ-ka 250. Idzie równo. Fajna maszyna. Podobały mi się bardzo i w sumie się nie dziwię, że mi się podobały, bo mi się dalej podobają. Takie kowadło potężne.